niezły pipe. No co ty gadasz, że masz oblicza Andariel? What the fuck? O stary. Co się dzieje? Wysłałeś mi zaproszenie? To ja na chwilę ten. O kurwa. Ja zaraz wracam do party do was. Na razie idę do ten. Na razie idę. Wiesz, że to może być pierwsza sztuka na świecie. I jeszcze nikt do końca nie wie, jak wygląda Life Leech. A streamera zazdro? Nie no, szacun. Wow. Jesteś w stanie przystimować mi Discorda? W jaki sposób bijesz potwory? Jak działa Life Leech? Wow. Czekajcie. Tak żebyście wszyscy widzieli, co jest 5. Patrzcie. Andy Visage. Dobra, tutaj się dam. Andariel's Visage. Pierwsza sztuka chyba na świecie? W rękach Polaka? Mag tak, 18 dowskich atrybutów, 78% atak speedu, 7,8% atak speedu, niska rolka, 2,4% life steala, to jest tak, pewnie ukradł. To jest najciekawszy atrybut stat w grze, w tej grze, w Diablo 4. Nigdy nie było jeszcze, nie ma tego na innej temat, nie wiemy, jak to działa nawet. 34,4% poison resa. Lucky hit, szansa na odpalenie nowy. Wow. Na 91 levelu ci to padło, prawda? Nieważne, Hoodie. Mamy 2,4% lifesteal. Dobra, i teraz jak to działa, stary? Już ten? Gdzie jesteś w ogóle? No to idę do ciebie. Jo, a jest jakaś animacja, jak tego używasz? Czy jest jakaś animacja, jak tego używasz w ogóle? Pokaż to na... A mógłbyś proszę pokazać hełm? Ja sobie ciebie ten, jeszcze spektatuję, żeby wszystko było jasne. No, normalnie. Podnosi Andy Visage. Liti! Yes you! 1594, słuchaj. Chyba pierwszy posiadacz Andariel's Visage na całym świecie, ale oczywiście, no... Pierwszy zanotowany, o którym ja wiem. Ale może tak być, stary. Może tak być. Wow! Wow! A czy jesteś w stanie to pokazać na trade'zie? Bo jestem ciekawy, czy trade działa to w taki sposób... Bo wiadomo, że nie można tego trade'ować. Ale czy jesteś w stanie to pokazać na trade'zie? Wiadomo, że nie można zrobić transakcji, bo w WoWie było tak, że dało się pokazać na trade'zie, żeby było tutaj wyświetlone, ale chyba nie da się. Okej, dobra, spoko. Stary, czy... Okej. Ale chory shit. Czy jesteś w stanie pokazać, jak działa ten Life Leech? Na przykład na Discordowym streamie? Bo jest to szalenie ciekawe. W sensie, że po prostu wejdziemy na kanał głosowy i ty mi pokażesz, jak działa Life Leech. I poison nowe! Pokaż, jak działa poison nowa. Chodźmy, pobijmy coś zaraz. Ciekawy jestem, no ja tylko coś... Jesteś na Team 1HC. Spoko. Wow. Już wchodzimy na Team 1HC. Dobra. Dobra, jestem na Team 1HC. Jak coś to... Puść streamka i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Co tu się dzieje? Wow!
12 milionów godzin na taki jeden item trzeba grać statystycznie. Dobra, jak coś to. No, pokaż, pokaż. Zobaczmy tą nowe. Jak coś to też możesz odpalić streama na tym. Aha. Możesz odpalić streama na tym Twitchu. Na Twitchu, na Discordzie odpaliłeś? Poczekaj, już patrzę. Nie, nie ma. Nie. Aha, bo ja na SC-ku siedzę. Ja cię kręcę. Czekaj, jestem. Widzę, że tam ekipa już siedzi elegancko. Dzięki ci. Dobra, pokaż, pokaż. Dobra. Jesteśmy na streamie na tym. Jesteśmy na streamie. Pokazałbyś jeszcze na streamku. Wow! Pokazałbyś jeszcze na streamku ten hełm, żeby wszystko było jasne. Żeby nie było żadnych niedomówień, że ty masz tą sztukę. Tak, oblicze Andariel. Jest, wszystko siada. To jest niesamowite, stary. To jest niesamowite. Wow! Wow! No i dobra. I zobaczmy. Pokaż proszę life'a twojego i zobaczmy, jak działa ten life leech. Sprawdźmy, jak działa ten life leech, stary. Sobie zrobię tak, już kamerkę normalnie. 6500 life'a, okej. To dawaj. Wedle mojej opinii, wydaje mi się, że powinno cię leczyć za full HP po jednym ciosie. Aha, i tak jest, i tak jest. A jakby cię tak zbili na przykład do 20%, proszę, tak jakby tak do 20% i nagle parę ataków wrzucasz. Przecież to jest hit. Daj się tak do 20% zbić. Przypominam, ten hełm ma 2,4% life leecha. Aha, 50, 40, ok, zaraz będzie odpałka. Uwaga. I rura. Raz, dwa, trzy, cztery. Nawet się nie zdążyło przelewiczować, bo wszystko powybijał. Praktycznie full HP w sekundę, nie? Nowa. I te wybuchy to jest ta nowa, tak? Ono. To nie wygląda jak nowa, szczerze powiedziawszy. Te wybuchy. Bo to nie chodzi o to, że pająki wybuchają, prawda? To jest ta nowa. To wygląda jak wybuch, jakiś bardziej eksplozja trucizny. Takie placki, takie nie za ładne. Ale patrzcie, co się dzieje. To chłop jest całkowicie nieśmiertelny. Chłop jest całkowicie nieśmiertelny. Wow. Wow. I wydaje mi się, że taki hełm na przykład na puszowanie. Nie Greater Riftów, tylko Nightmare Dungów, setki czy coś takiego, to jest zbawienie, nie? Wydaje mi się, że to mega konkuruje z Shaco. Wydaje mi się, że Shaco jest gorsze po prostu w tym zakresie. Pewnie byłoby lepsze w puszowaniu jakichś takich mniejszych leveli albo w farmie Dungów. Ale jeżeli mówimy tutaj, patrzcie co się dzieje, full HP, GG. Jeżeli on jest nieśmiertelny. Jedynie one shot mógłby to zrobić. Ciekawy jakby Uber Lilith. No, Uber Lilith myślę, że byłoby to pomocne, aczkolwiek Uber Lilith słynie z one-tapów. Ale tak, no, Uber Lilith myślę, że. Oj, stary. Ej, jestem strasznie ciekawy, czy to działa na spele. Czy ten Life Leech tutaj w tej grze również działa na spele. To jest niesamowite. No i widać te wybuchy. Niestety. Ta nowa wygląda jak scam. Co ciekawe, jest na 91 level. Wiesz co? Dlatego, że ty masz 91 poziom i ci się zeskalowało. Od 65 poziom to jest minimum. Więc teoretycznie, jak dropisz na 65, no to będziesz mógł przełożyć na inne postaci. Maksimum to jest pewnie seta, nie? Także to się skaluje do levela. Nowa wygląda tragicznie na tym hełmie. Zrobiłem sobie fajne nadzieje, ale. Jakby efekt Life Leecha jest chory. Ten Life Leech jest warty najwięcej. To jest statystyka warta najwięcej z całej gry teraz. Nie no, nowa jest okej. Okay. Oj, stary, to w Diablo 2 miałeś okej okay nowe. Myślałem, że będzie kopiuj wklej z Diablo 2 na przykład.
Tej nowy prawie nie widać, tak jest zglizna taka. Ale to jakby nieważne, nieważne. Ważne, co się dzieje teraz na ekranie. Najfajniejsze jest to, że Litie nie wiedział, że Andy Visage jest czymś rzadkim. Myślał, że to jest normalny unikat, nie? I dopiero teraz na streamie, jak o tym gadaliśmy, jak ja mówiłem o tym, że zrobiłem film o unikatach, to powiedział, ej, ja w sumie mam Undyne's Visage. I ja taki byłem na początku... okej, okay, dobra, spoko, pokaż screenka, najlepiej zaproś mnie do gry, zobaczymy. I ja byłem pewny, że to jest troll, że chłop mi zaraz wyśle skina z Diablo 2. A tutaj takie coś, słuchajcie, Litie na pewno jest pierwszym Polakiem na świecie, albo pierwszą osobą na świecie, albo jedną z pierwszych, na pewno w top 3 by się zmieścił, jeżeli chodzi o drop tego hełmu na świecie. Kompletnie nie mieliśmy pojęcia, w jaki sposób Life Leech działa i jak wygląda. Także podsumowując, jeżeli nie wiecie, w jaki sposób dropią te unikaty, to zerknijcie sobie do filmu mojego o unikatach. Generalnie trzeba bić 85 minimalnie. Potwory na 8-5, żeby to działało. Żeby mieć szansę w ogóle na drop tego, a drop... Jest bardzo niski. Jest to w tej grupie unikatów, które są najrzadsze z wszystkich, gdzie dosłownie w tej samej grupie jest Shaco i dosłownie parę Shaco na świecie jest. Co do dropu Andreas Visage, jest to moje, wydaje mi się, że to pierwszy drop na świecie, nie tylko w Polsce. GG. 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 Wow. Możesz powiedzieć, Litie, gdzie go zdobyłeś? To też pewnie interesuje ludzi. Gdzie wypadło ci to, ten item? Podejrzewam, że to dzisiaj było, 91. Nagroda za skończenie... Nie gadaj, że drzewa. Nagroda za skończenie... Czwartek nie było mnie weekend. Za skończenie Nightmare Dunga. OMG! Który, a pamiętasz, którą pieczeń zrobiłeś? Nagroda za skończenie Nightmare Dunga. Po Nightmare Dungach zawsze macie te nagrody takie, nie? Niestety nie, okej. Okay. Ładnie. Ładnie. No to bardzo satysfakcjonujący dzień w takim razie. Bardzo satysfakcjonujący dzień. Bardzo satysfakcjonujący dzień. No i tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda. Ten film na pewno trafi na YouTube już za chwilę, także pozdrawiam oczywiście wszystkich z YouTube'a. Zapraszam na streamki oczywiście i żegnam się z wami. Miłego dzionka. Do następnego.